Zobaczymy, jak Streflen będzie wyglądał i co będzie też później. Jest z numerem 5. Pierwsze punkty w tym meczu zdobywa Piotr Śmigielski. O sobie podwajali aktywnie. Zajmowali się właśnie tym zawodnikiem, ten też chciał go z drugiej strony. Przed chwilą dobrze De Leon w obronie. Teraz Leończyk za 3 punkty skutecznie, no proszę. Kontrakt w Dąbrowie Górniczej. Bez wątpienia, nie w tym sezonie jak widać. Waranauskas tymczasem zdobywa punkty z kontry. Nie stracili tej piłki jeszcze Dąbrowianie. Kobel z bardzo daleka. Zbiera Kolenda i napędza atak drużyny sopockiej. Pięknie odegrał do Śmigielskiego i będą punkty. Już nie będzie. Baker tymczasem. No ładnie ograł Wojciechowskiego i trafił za 2. Znowu zbiórka ofensywna Trefla. Kolenda z Milovanowiczem. Świetne zagranie dwójkowe. Brawo. Do swego. W prawą stronę tym razem i punkty będą zaliczone z walki o zwycięstwo. Kolenda. Znowu to wejście, po którym może odgrywać na zewnątrz, wykreować akcję i Leończyk. Trefla, ale nie potrafił tego wykorzystać w obronie oczywiście. Natomiast Waranauskas, dobrze wyszkolony. Niedzielę GTK Gliwice Arka o 12:30. AZS Koszalin TBV Start Lublin o 17:00 w Emocjach TV. Tymczasem Baker. Baranauska, zamiana krycia, zupełnie niepilnowany Baker, jego zasięg, jego trójka, przecinając to podanie, ale w drugiej stronie ten sam błąd, co zawodnicy sopoccy wykonał Melvin. Baker, zagranie dwójkowe, po którym łatwo wchodzi pod kosz Ian Baker. Śmigielski, dobrze De Leon pomógł, jest pod koszem, bardzo długo czekał na tę piłkę gospodarz. Baker do Leończyka i ten tę akcję wykończy. Krycia. I jeszcze raz Ian Baker za 3, nie? Jeszcze Jeszkę zdążył przed syreną. Baker z Leończykiem, ładnie. Śmigielski za 3. Nie, ale kolejna zbiórka ofensywna i Leończyk chce tu zrobić, odrobić straty, obrona strefami. O, ta piłka, czy będzie... Przewrócił się Kobel, nie było do grania tam do... Kolendy, Flowers, faulowany, zdobywa punkty zwycięstw. Zobaczymy, mogą Państwo też rzucać okiem, jak tam drużyna z